Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na spotkaniu z nami, czyli z racjonalistami. Chcieliśmy Państwu dzisiaj pokazać, czym jest racjonalizm w ujęciu naszego stowarzyszenia, w ujęciu naszych działań. Nasza obecność tutaj była już omawiana z Ewą dosyć dawno temu, jeszcze zanim były te wszystkie problemy. Mieliśmy po prostu wystąpić w zupełnie normalnej jakby sytuacji. No teraz, jak wszyscy wiemy, ta sytuacja się trochę zmieniła i mamy festiwal okupacyjny. No i tym bardziej nam miło i mi też, że możemy to wesprzeć w tak drobny sposób naszą tutaj obecnością i przedstawieniem Państwu naszego racjonalizmu, jakby tych wszystkich koncepcji, o które się staramy dla naszego kraju jako stowarzyszenie i dla nas samych, bo racjonalizm polega też na umiejętności uczenia się z siebie poprzez debatę, poprzez dyskusję, poprzez wysłuchiwanie różnych argumentów. Dlatego chciałbym dzisiaj, żebyśmy tutaj odbyli taki panel dyskusyjny skomponowany z czterech tematów, które poruszymy króciutko, każdy z nas co najwyżej 5 minut, uprzedzam gadułów, a później oddamy głos Państwu, żeby Państwo mogli nas pytać i w miarę możliwości będziemy starali się odpowiedzieć na Państwa pytania. Pierwsze pytanie, jakie mam dla szanownych panelistów, których najpierw przedstawię. Radosław Czarnecki, który jest członkiem naszego stowarzyszenia, ale jest też przedstawicielem Zarządu Towarzystwa Kultury Świeckiej. Piotr Napierała, jedyny wśród nas dzisiaj w Poznaniach, wiceprezes naszego stowarzyszenia i przy okazji znakomity młody historyk, który bada właśnie historię oświecenia, myśli racjonalnej między innymi. Wydaje świetne książki, które opisują historię w sposób żywy, że naprawdę możemy się znaleźć na ulicach Amsterdamu, Paryża w XVIII wieku, czasem w XVII, prawda Piotrze? Zdarza się, że i w tą epokę zachodzisz. Kaja Bryk, prezeska oddziału wrocławskiego naszego stowarzyszenia. Pierwsze pytanie, jakie chciałbym Wam zadać, dotyczy racjonalizmu. Co rozumiecie poprzez racjonalizm w takim kontekście światopoglądowo-filozoficznym? Ale nie zahaczajcie na razie o historię i przyszłość racjonalizmu, tylko po prostu racjonalizm jakby czym jest dla Was. O historii jeszcze porozmawiamy przy innym pytaniu. Proszę Cię, Piotrze. Dobrze, no racjonalizm jest taką postawą właściwie. Można rozumieć go na dwa sposoby. Kiedyś to było przeciwieństwo empiryzmu, ale teraz się uważa, że empiryzm został wchłonięty przez racjonalizm, wszystko jest cacy. Więc racjonalizm jest oczywiście taką postawą niechętną rozmaitym ograniczeniom myślenia typu tabu, typu jakieś zakazane tematy. Racjonalizm jest próbą konstruowania swojego światopoglądu na odkryciach naukowych, takich, które możemy jakoś zweryfikować, a nie na jakichś ideach, o których możemy właściwie powiedzieć tylko to, że ktoś je sobie wymyślił z myślą prawdopodobnie o tym, żeby władać tymi, którzy mu uwierzą. Więc przynajmniej dla mnie tym właśnie racjonalizm się różni, że żąda dowodów, o których rzeczywiście mogą nam cokolwiek powiedzieć o otaczającej rzeczywistości. Radku, czym jest dla Ciebie racjonalizm? Dobry wieczór Panie. Ja może w przeciwieństwie do Piotra, z punktu widzenia religioznawcy, dla mnie racjonalizm jest przeciwieństwem irracjonalizmu. I to praktycznie chyba wszystko wyjaśnia. Dla mnie to jest, zgadzam się z Piotrem, że jest to pewna postawa i pewien sposób patrzenia na świat. Racjonalizm powinien stale demistyfikować rzeczywistość i demitologizować. Żyjemy w świecie mitów, tworząc kolejne mity, ale racjonalizm te pół kroku za tworzeniem tych mitów kolejnych jest. I uważam, że główną zasadą racjonalizmu jest właśnie desekularyzować i demitologizować rzeczywistość. A może tak. Kaju? Ja uważam, że to jest bardzo podchwytliwe pytanie. Dlatego, że to słowo ma bardzo wiele znaczeń. Już tutaj chociażby koledzy pokazali.
Myślę, że w zasadzie dla każdego z nas to słowo potrafi mieć inne znaczenie innego dnia. Także nie wiem, czy z tej odpowiedzi już się Państwo domyślają, jaki jest mój zawód. Może nie, może, ale racjonalizm. Ja się zgadzam z bardzo wieloma definicjami tego pojęcia. Mówi się o metodzie racjonalnej, która polega na wyciąganiu wniosków w oparciu o całkowity materiał dowodowy, jaki jest się w stanie zebrać i nieodrzucanie żadnych informacji, jakiś taki skrajny obiektywizm jest związany z logicznym myśleniem. Ale dla mnie racjonalizm przede wszystkim to jest pewna postawa, która polega na otwartości umysłowej, na jakiejś takiej szczerości intelektualnej, na tym, że człowiek stara się nie mieć uprzedzeń, ponieważ nie, wydaje mi się, że wszyscy jakieś tam uprzedzenia mamy, chociaż sobie tego nie uświadamiamy, bo jesteśmy ukształtowani czy to genetycznie, czy to przez wychowanie i nigdy nie jesteśmy w pełni obiektywni. W tym sensie racjonalizm postrzegany jako taka zupełnie obiektywna postawa jest jakąś ideą niemożliwą do zrealizowania, ale racjonalizm ten, który my staramy się reprezentować, to jest postawa, która zakłada, że na miarę naszych skromnych możliwości staramy się zrozumieć i otaczający nas świat, i samych siebie, i innych ludzi wokół nas poprzez otwarte, szczere stawianie pytań przede wszystkim i szukanie odpowiedzi, nawet tych, które nie zawsze są dla nas wygodne. I tak myślę, że ja rozumiem racjonalizm. Ja też udzielam odpowiedzi, bo też jestem jakby tutaj w podwójnej roli. Jeszcze nie przedstawiłeś siebie, to więc może ja powiem. Jacek Tawisz, prezes Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów. No więc dla mnie racjonalizm jest jak eliksir życia albo eliksir młodości, gdyż uważam, że tym, co zabija w nas młodość, chęć życia, a czasem i nawet człowieczeństwo, są dogmaty. Czyli rzeczy, które przyjmujemy takimi, jakie są, bo ktoś nam tak powiedział, bo tak trzeba i nad którymi już nie myślimy. No i te dogmaty są jak takie betonowe bloki, które wpadają w nasze myśli, w naszą wyobraźnię i kiedy tych betonowych bloków robi się w naszym umyśle zbyt wiele, no to wtedy rzeczywiście się starzejemy, w sensie takim, powiedzmy, intelektualnym, emocjonalnym. Nie chodzi tutaj oczywiście o wiek taki biologiczny, fizyczny. Można być bardzo młodym duchem jako 80-latek, a można być już staruszkiem jako 20-latek. I właśnie to zapewnia racjonalizm polegający na tym, że staramy się zburzyć wszystkie dogmaty, bo dogmaty z założenia są nieprawdziwe, bo dogmaty są rzeczami przyjętymi ad hoc, bez chęci zastanowienia się nad tymi rzeczami. No drugim jakby takim wrogiem racjonalizmu jest skrajny relatywizm. On jest czasem dosyć modny dzisiaj. Polega on na tym, że wszystko się może zdarzyć, jak w tej piosence. Czyli to jest jakby druga skrajność, że w ogóle nie ma żadnego terytorium, żadnego gruntu, wszystko jest płynne. I to też no, jakby nie jest do końca nasza działka. Ja ze swojej strony, będąc też po części artystą, muzykiem, poetą, staram się dodać do tego naszego racjonalizmu, Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów, element emocjonalny, bo uważam, że samo myślenie logiczne, czyli to myślenie, które odpowiada u nas za pisanie fabuł książkowych, za komponowanie muzyki w sensie jakby struktury, a nie emocji tej muzyki, za nie wiem, odkrywanie nowych technologii, badanie kosmosu, zajmowanie się matematyką. Obok myślenia logicznego bardzo ważne jest też myślenie emocjonalne, inteligencja emocjonalna konkretnie rzecz biorąc. I moim zdaniem ona też powinna być poddana próbie ze strony racjonalistów pewnego uporządkowania, też pewnego oddogmatyzowania i zharmonizowania poprzez właśnie takie krytyczne myślenie, które w przypadku tworzenia no jest po prostu sztuką. Tak? Sztuka to jest jakby krytyczna umiejętność tworzenia rzeczy, które między innymi wzbudzają emocje, takie jakie sobie zaplanujemy. I to jest jeden z powodów, dla których ja na przykład się świetnie tu czuję w tym teatrze, bo po prostu jest to dla mnie miejsce bardzo silnie związane z tym, czym dla mnie jest
racjonalizm. I o te dwie rzeczy ja się osobiście staram w mojej działalności. No i teraz chciałbym przejść do następnego pytania, właśnie dotyczącego ostatniego zdania, które wypowiedziałem. Chodzi o to, co według was jest jakby takim waszym, czy też naszym najciekawszym osiągnięciem na przestrzeni ostatnich lat. Możecie to powiedzieć jako osiągnięcie stowarzyszenia, jako jakiś plan działania stowarzyszenia, albo wasze indywidualne, bo tam już nie narzucajmy sobie takiej społecznej roli za bardzo. I tym razem poproszę cię, Kaju, pierwszą o głos. To nie? Trudny wybór. No tak, no ale z drugiej strony mówisz. Dobrze, no to ja... Myślę, że być może największym osiągnięciem było zaproszenie dwóch znamienitych gości z zagranicy do Polski. Jednym z nich był profesor Jerry Coyne, znany z książki Ewolucja z faktem, który wygłosił dwa bardzo mądre wykłady w Polsce na temat ewolucji i na temat niemożliwości pogodzenia nauki z religią. Profesor Jerry Coyne jest jednym z najbardziej znanych biologów ewolucjonistów na świecie i to, że zgodził się do nas przyjechać i to, że sprawiło mu to taką przyjemność i obiecuję, że będzie wracał do Polski bardzo często, ponieważ spotkał tu tak wielu wspaniałych ludzi, z którymi ma ochotę się znowu spotkać. Myślę, że było wielkim osiągnięciem, chociaż tak naprawdę bardziej zależało może od szczęścia niż od naszych rzeczywistych dokonań. Ale była to wyjątkowa okazja dla Polaków, zwłaszcza dla polskiej młodzieży, tej, która jeszcze no, nie miała możliwości nigdzie wyjechać, żeby tak wybitnego naukowca spotkać u siebie. I drugą taką postacią był Sanal Edamaruku, indyjski ateista, działacz społeczny, który mieszka w tej chwili na wygnaniu w Finlandii, ponieważ został oskarżony w Indiach o obrazy uczuć religijnych, gdzie jest to dużo bardziej restrykcyjne prawo i dużo bardziej groźne prawo niż w Polsce. I przede wszystkim, gdzie mają zastosowanie jeszcze takie przepisy XIX-wieczne, że oskarżonego przed procesem można aresztować i do czasu ogłoszenia wyroku taki oskarżony może przebywać w areszcie, a nawet powinien przebywać w areszcie. W związku z czym tego rodzaju oskarżenie no, może oznaczać nawet kilka lat w więzieniu bez żadnego procesu. I Sanal uciekł z Indii i znalazł schronienie w Europie. Myśmy byli w sumie drugim po Finlandii krajem, do którego on się udał, gdzie opowiedział o tym, jak to się stało, że został oskarżony. Bo nie wiem, czy jest znana Państwu ta postać, ale on jest działaczem właśnie racjonalistycznym, jest przewodniczącym Stowarzyszenia Indyjskich Racjonalistów, który od prawie 40 lat zajmuje się w Indiach taką działalnością przede wszystkim demaskowania wszelkiego rodzaju guru, cudów i różnego rodzaju właśnie świętości związanych czy to z religią hinduistyczną, czy z islamem, czy z sikhizmem, czy z buddyzmem. I on obalił bardzo wiele mitów, szczególnie pogrążył dziesiątki takich fałszywych, indywidualnych guru, którzy chodzą po indyjskich wioskach i mówią, że są wcieleniami jakichś bogów, w co jeszcze ciągle tam ludzie potrafią uwierzyć, zwłaszcza jeśli taki guru wykona kilka magicznych sztuczek. I Sanal i jego stowarzyszenie zajmowało się właśnie edukowaniem ludzi na indyjskich wioskach przed takimi szarlatanami. Ale też uderzał w postaci dużo większego kalibru, takie jak Satya Sai Baba,
który był no, też podobnym guru, tylko że bardzo dobrze sytuowanym politycznie, materialnie. Był czczony przez wybitnych indyjskich polityków i w tym czasie właśnie, kiedy Satya Sai Baba był u szczytu swojej świetności i miał bardzo wielu wyznawców, Sanal demaskował dokonywane przez niego cuda i nic mu się w Indiach nie działo. To znaczy nikomu nie przyszło do głowy, żeby skorzystać z tego prawa i oskarżyć go o obrazy uczuć religijnych wtedy. On został oskarżony dopiero wtedy, kiedy pierwszy raz w życiu starł się z religią katolicką. Także o tym nam opowiadał po takim wszystkiego swojego turnę po większych miastach Polski. Zawitał też do Poznania. Niestety jego sytuacja nie przedstawia się zbyt dobrze. To znaczy na szczęście znalazł przyjazny dom w Finlandii. W tej chwili już mieszka od 2 lat w Finlandii właśnie. Niedawno odwiedził nas ponownie i opowiadał, że zakłada w Finlandii obecnie fundację, która ma się zajmować prawami człowieka. I też chciał bardzo nawiązać jakąś taką współpracę artystyczną na linii Europa-Indie, bo on w ogóle jest tancerzem katakali, o czym się dowiedziałam w prywatnej rozmowie, do czego się tak bardzo nie przyznaje, może dlatego, że już od wielu lat nie występował, ale kiedy jeszcze działał jako artysta, a mniej jako działacz społeczny, to między innymi zasłynął tym, że wystawił w ramach tradycyjnego teatru katakali kilka sztuk zachodnich, głównie Szekspira, właśnie zaadaptował na potrzeby katakali. Ja bardzo bym chciała zdobyć nagrania tych przedstawień, wiem, że takie są, także czekam z niecierpliwością, aż Sanal nam je prześle. I to w zasadzie chciałam powiedzieć, że to było jedno osiągnięcie, zaproszenie 2 osób. Ale widzę, że koledzy się niecierpliwią i chcą również 5 minut, więc... 6. Ale polecamy oczywiście, na naszych stronach dowiedzą się Państwo znacznie więcej o Sanale Damaruku. I nawet możemy się z nim skontaktować. Mam nadzieję, że niedługo znów spotkać w Polsce. Poproszę Cię, Radko, o głos teraz. Mi się wydaje, pozostając w tej konwencji tego, co powiedziałem, czyli racjonalizm, a desakralizacja rzeczywistości. Uważam, że największym takim osiągnięciem naszego środowiska było powstanie tej telewizji. Bo ta telewizja może na razie w małym stopniu, ale mamy nadzieję, że za parę lat w wiele większym desakralizuje naszą rzeczywistość w Polsce. I ją demitologizuje. Jesteśmy strasznie zdemitologizowanym narodem, społeczeństwem. To widać zresztą, to słychać i wydaje mi się, że to przedsięwzięcie osiągnie sukces. Ja już mam swoje lata, może tego nie doczekam, ale uważam, że za pokolenie o tej telewizji będzie się mówić, że coś ważnego w polskim społeczeństwie dokonało się. Proszę, proszę. Tu właśnie Radek skradł mi to, co ja chciałem powiedzieć, to może trochę innymi słowami. Jestem, całkowicie się zgadzam właśnie z Radkiem, mimo że Radek jest socjaldemokratem, ja jestem liberałem, a nie neoliberałem. Ale pod tym względem jesteśmy całkowicie zgodni. To znaczy ja też uważam, że właśnie zaopatrzenie Polski w ogóle w jakiś alternatywny głos, bo jest tutaj niezwykle istotne, dlatego że nawet jeżeli weźmiemy najbardziej postępowe w cudzysłowie media głównego nurtu, jak na przykład TVN, to one też nigdy specjalnie nie wychodzą poza humanizm chrześcijański właściwie, jeśli chodzi o jakiekolwiek spory ideologiczne. Jeżeli nawet to jest jakiś wyjątkowy zupełnie przypadek, więc właściwie dopiero w tym momencie jest jakieś medium, które głosi jakby inny obraz rzeczywistości. Ja się zgadzam całkowicie z tą tezą o zmitologizowaniu polskiej myśli. Ja jestem głównie historykiem myśli politycznej, więc zauważyłem na przykład, że ponieważ i też z tego powodu bardzo sobie cenię właśnie tą naszą telewizję, dlatego że na przykład w Polsce nie ma na przykład tradycji liberalnej, więc skutek jest taki,
że to, co jest dogmatycznym uwielbieniem państwa minimum, wkracza do Polski jako liberalizm, dlatego że Polacy nie są w stanie ocenić, co to jest liberalizm. Im się wydaje, że jeżeli jest liberalizm wyłącznie chroniący ludzi przed państwem, no to nie wiedzą, co to jest liberalizm, bo liberalizm chroni generalnie jednostkę przed naciskami, której ta jednostka sobie nie życzy. A więc liberał jest także przeciwnikiem nacisków Kościoła, patriarchatu też szeroko pojętego. Także te wszystkie rzeczy są tutaj istotne. I jeżeli ktoś myśli inaczej, no to jest tylko konserwatywnym wolnorynkowcem, a nie liberałem. No ale w Polsce właśnie te rzeczy się zacierają, więc to jest jakby jeden przykład, co można trochę demitologizować. Ja to się staram robić także na YouTubie we własnym zakresie, ale także dzięki telewizji można to o wiele mocniejszy sygnał jeszcze wysłać. Tak samo są kwestie związane z tym, do czego właściwie służy religia. Zazwyczaj się jednak przyjmuje w kręgu zachodnim kręgu cywilizacyjnym, że to jednak człowiek służy religii, a nie odwrotnie. Natomiast w Azji na przykład generalnie podejście jest takie, mam to na myśli głównie Japonię i Chiny, czyli te rejony, w których się znam lepiej, jeśli chodzi o Indie, to tutaj są znacznie lepsi eksperci ode mnie po prawej mojej stronie. Ale w Japonii i w Chinach zazwyczaj przyjmuje się do tego, że to jest religia, ma taką funkcję pomocniczą, ma człowieka uszlachetniać, powodować, że on się jakoś tam zastanawia nad sobą samym. No i dzięki temu może łączyć różne religie. Natomiast na Zachodzie to człowiek służy religią. I dzięki nie zauważyłem, żeby gdziekolwiek ta podwójna natura religii była gdzieśkolwiek zauważona. Właściwie dopiero kiedy się zaczyna mówić o religiach wschodu, co jest tępione raczej w telewizjach głównego nurtu i mediach głównego nurtu, to widać, czym religia jest, czym może być, czym nie powinna być i tak dalej. No dla mnie z kolei jednym z największych osiągnięć naszego stowarzyszenia, poza tymi tutaj już wymienionymi przez kolegów i koleżankę, dodam, że tu mamy kamerę naszej telewizji, zapraszamy do oglądania naszego kanału Racjonalista TV, jest coś, co wiąże się też również z działaniami medialnymi, w naszym wypadku polegającymi na stworzeniu niezależnych mediów, ale nie prawicowych, tylko właśnie racjonalistycznych. Jednym z najważniejszych osiągnięć, do jakiego dążymy i które czasem nam się udaje, zazwyczaj dzięki regularnym spotkaniom, niekoniecznie przy udziale ważnych gości, a nawet jeśli, to czasem są to spotkania, gdzie mówi amator, który się pasjonuje jakimś tematem, a ważni goście są wśród widowni i dopiero później w trakcie zadawania pytań, w trakcie dyskusji, oni oceniają, jakby odnoszą się do tego, co powiedział amator w danym temacie, który często dzięki temu, że jest jakby trochę zielony, nie tylko w sensie ekolog, po prostu zielony, no może powiedzieć coś świeżego, coś oryginalnego, coś, no nie będąc właśnie uwarunkowanym całym warsztatem. Warsztat jest potrzebny, ale czasem jednak owocuje on rutyną. Więc jednym z takich naszych najważniejszych osiągnięć, które po części czasem się udaje, jest sztuka dialogu. Oczywiście bardzo dużo się mówi o sztuce dialogu, to jest jedno z takich bardzo popularnych haseł. I w zasadzie we wszystkich możliwych środowiskach, no może w prawie we wszystkich, można się jakby spotkać z takim określeniem dialog, sztuka dialogu, szukamy dialogu. Ale nasz dialog racjonalistyczny jest taki bardziej twardy jednak od innych dialogów i moim zdaniem bardziej uczciwy. To znaczy my uważamy, że nie żyjemy w świecie, gdzie każdy wysłuchuje jakiejś narracji i po prostu siedzi cicho. No. Po prostu są różne narracje i my się przechadzamy wokół tych narracji, przy nich, obok nich. I poznajemy się, ale nie jesteśmy w stanie się zmienić poprzez zetknięcie się ze sobą. Tak? Czyli jesteśmy jakby takimi bryłami niezmienności w tych naszych światach. Z punktu widzenia racjonalizmu, myślenia krytycznego, o czym mówił na przykład świetnie Popper, debaty służą jednak temu, żeby czasem przekonać drugą osobę albo przekonać siebie w trakcie dyskusji do tego, który model rzeczywistości, model danego zagadnienia jest lepszy w danym momencie, bo prawda absolutna nie jest znana nikomu, nie ma czegoś takiego, jest to mit, ale z pewnością jest coś takiego jak twierdzenia, czy też pewne przypuszczenia, które lądują bliżej jakiejś prawdziwości, przynajmniej w tym modelu rzeczywistości, jaki jesteśmy w stanie ogarnąć, jaki jesteśmy w stanie przypuszczać w naszym otoczeniu,
od innych. I po prostu sztuka dialogu polega na tym, że staramy się nie tylko przekonać drugą osobę do naszych przekonań, bo to jest bardzo proste. To wielu ludzi tak jakby od urodzenia chce czegoś takiego dokonać, mają to jakby wszyte w siebie. Najważniejszym elementem sztuki dialogu jest umieć powiedzieć: no słuchaj, no nie miałem racji, a ty miałeś rację. Kłóciliśmy się 3 dni, sprzeczaliśmy się 3 dni i okazało się, że ty miałeś rację. I to jest właśnie coś, do czego dążymy, coś, co jest bardzo potrzebne i co jest bardzo potrzebne również w takim węższym zakresie, czyli po prostu w naszym kraju. W naszym kraju, jak widzimy, różne debaty polityczne, różne debaty intelektualistów ze sobą, no to nie ma w tym często ani grama, ani szczypty dialogu, prawda? To jest tylko wykrzykiwanie nawzajem ku sobie różnych tez, które jeszcze się ujawniają w jakichś blokach tematycznych powiązanych ze sobą, że na przykład PO, wiadomo, zamach smoleński, wiadomo tamto, z kolei PiS, wiadomo to, wiadomo to, wiadomo tamto. Czyli to są po prostu jakieś takie bloki, których nawet nikomu nie trzeba przytaczać, każdy wie. No i oczywiście to nie jest żadna dyskusja. Oczywiście to dążenie do sztuki dialogu jest też głęboko humanistyczne, także my staramy się i z powodzeniem to nam się udaje współpracować z różnymi organizacjami humanistycznymi, nie tylko racjonalistycznymi, prawda? Bo umiejąc, czy też podziwiając to, że można ze sobą rozmawiać, no cenimy to, że każdy człowiek jednak ma potencjalnie w sobie coś wartościowego dla nas wszystkich. Nawet jeśli z pozoru wydaje się być kimś zupełnie odstręczającym i całkowicie przeciwstawnym ideologicznie. No i staramy się oczywiście to wydobyć w takim dialogu, co nie znaczy oczywiście, że się zgadzamy na różne dziwne rzeczy. Ja na przykład jestem jawnym nowym ateistą i bardzo otwarcie, bardzo mocno krytykuję religię, ale właśnie staram się to robić tak, żeby nie urażać samych ludzi, żeby oni wiedzieli, że krytykuję pewną ideę i że trzeba się przyzwyczaić do tego, że idee nie są żywymi bytami, ale są po prostu rzeczami, które wręcz potrzebują dialogu, żeby w ogóle w jakikolwiek sposób się sprawdzić, tak? A nie być tylko i wyłącznie snami, mrzonkami, fantazjami. Po prostu de facto to, że nawet w osobie głęboko przywiązanej do jakiejś idei czy ideologii otwiera się pewien wewnętrzny sceptycyzm, no to jest jakby akt wysoce humanistyczny. Po prostu pokazuje się, że ponad tym, co jest w naszych głowach nawrzucane przez rodzinę, przez otoczenie, przez własne poczucie wartości, jest jeszcze coś takiego głębszego. Jesteśmy my sami, którzy po prostu możemy, ale nie musimy w to wchodzić, tak? Możemy, ale nie musimy być przy tym mocno zszyci, zjednoczeni, nie wiem jak to nazwać. Także to jest jeden z ważniejszych celów naszego stowarzyszenia, moim zdaniem. I wydaje mi się, że ten cel czasem udaje się realizować i wydaje mi się, że chociaż brzmi on bardzo skromnie, jest on bardzo potrzebny. No i teraz właśnie przejdźmy do czegoś, na co na pewno Piotr czeka, także Ciebie Piotrze najpierw zapytam. Czyli chodzi oczywiście o historię racjonalizmu i o przyszłość racjonalizmu. Więc Piotrze, oddaję Ci głos. Masz 10 minut, a nie 5 wyjątkowo, bo się na tym znasz bardzo dobrze. Dziękuję bardzo. To znaczy tak, tak jak powiedziałem, racjonalizm ma dwa znaczenia. Historycznie była to tendencja do sądów a priori, które miały się kierować żelazną logiką, ale z czasem połączył się z empiryzmem, czyli jest ten historyczny racjonalizm, ale to już o takim nie warto mówić, dlatego że on się stopił w jedną z empiryzmem, bardzo słusznie zresztą, i te dwie, i empiryzm przecież w tym szerszym sensie też jest jak najbardziej racjonalny, może nawet bardziej niż tamte logiczne, bo logika czasami właśnie jest nawet zwodnicza, chociaż zwłaszcza jak operuje na bytach abstrakcyjnych. Ale jeżeli chodzi o racjonalizm taki XVIII-wieczny, powiedzmy, który jest syntezą tych dwóch, i jeżeli chodzi o samo odniesienie się do tego, no cóż, to znaczy na przykład ja sobie niesłychanie jestem w ogóle oryginalnie przede wszystkim właśnie historykiem oświecenia i to pewnie właśnie to Jacek miał na myśli, żebym się odniósł do tego jako ekspert, powiedzmy. To jest właśnie, zawsze mnie fascynowało, że ludzie oświecenia mieli bardzo różne opinie na bardzo wiele spraw, ale generalnie wszyscy podnosili wartość, jakby podnosili jakość dyskusji politycznej, społecznej na wyższy poziom niż do tej pory ona była.
To znaczy na przykład czasem mówię o tym właśnie też studentom, na przykład, że oświecenie warto też poznać na przykład po przeciwnikach oświecenia. Tak na przykład byli rozmaici tego typu myśliciele jak Edmund Burke albo Thomas Warburton, to oni, żeby walczyć z oświeceniem, które miało dwa nurty, bo jedno oświecenie jest takie radykalne, drugie jest to takie oświecenie moderackie, można powiedzieć, umiarkowane, to żeby ci przeciwnicy oświecenia byli w stanie walczyć z oświeceniem, musieli także swój dyskurs poprawić i ulogicznić. I to jest jedna z też z zalet oświecenia jako całej epoki, a nie tylko nurtu, który no, może przybierać na sile lub słabnąć. I w odniesieniu do dzisiejszych czasów też niektórzy uważają, że on słabnie lub podnosi swoją operatywność. Natomiast jeśli chodzi o oświecenie, no to oczywiście są te dwa nurty, no, radykalny, taki spinozjański, materialistyczny, byśmy mogli powiedzieć. I ten taki bardziej umiarkowany, powiedzmy, który nie stara się nie zrywać całkowicie z religią i poprzez ekumenizm jak u Leibnica, albo poprzez deizm jak u Newtona czy Locke'a, albo poprzez jakieś rozmaite wolfiańskie koncepcje próbuje jakoś tam tą duszę uratować, to niezależnie od tego, czy wiadomo dzisiaj, że dusza jedyny element, jedyny powód tego, dlaczego nie można tego powiedzieć tak wprost i przy każdej okazji, że dusza jest po prostu myślącą materią, jest oczywiście opór humanistów chrześcijańskiego typu i oczywiście środowisk klerykalnych. Ale nawet jeżeli uznamy, że ten nurt oświecenia umiarkowanego, ten wolteriański, ten główny, ten od Locke'a do Voltaire'a, czy monteskiuszowski, czy jak inaczej go nazwać, on jest przestarzały intelektualnie, to i tak podniósł niesłychanie wartość dyskusji politycznej i przede wszystkim upraktycznił politykę. Ona się stała, rzeczywiście zaczęła zajmować się problemami ludzi, a nie jakimiś wydumanymi problemami. I dlatego przecież właśnie oświecenie było jak najdalsze od uniwersytetów, na których nadal dominował arystotelizm, a zajmowało się zakładaniem prywatnych akademii. Na początku, zwłaszcza na przełomie XVII i XVIII wieku. Niektórzy uważają, że dzisiaj nastąpił regres, czyli nawrót myślenia religijnego. Wskazuje się czasem na przykład, nie wiem, Reagana czy Tea Party w Stanach Zjednoczonych. Moim zdaniem jest to jednak mimo wszystko taki łabędzi śpiew akurat takich czysto religijnych dyskursów, które przyparte do ściany po prostu oszaleją, bo nigdy do tej pory nie musiały się na tylu frontach potykać ze światopoglądem tym naukowo-racjonalistycznym. Czy to w tej formie, powiedzmy, która jakoś tam wyciąga rękę nawet do religii, czy tej, która absolutnie nie jest akomodacjonistyczna, nie uznaje tego, że nauka mogłaby jakoś z religią współdziałać. Tym niemniej są pewne sygnały a propos przyszłości racjonalizmu, żeby tak przejść do przyszłości racjonalizmu. Tym niemniej są pewne sygnały właśnie, bo była tu mowa o prawdzie i była tu mowa o tym, czy my możemy się do niej zbliżyć, tak? Czy prawdy absolutnej w sensie takim religijnym, to byśmy raczej nie chcieli się nawet do niej zbliżać, bo ona jest po prostu zbiorem pobożnych życzeń. Ale jakaś tam prawda praktyczna, taka naukowa oczywiście jest do jakiegoś tam stopnia osiągalna. Natomiast w tej chwili bardzo modne jest podważanie wszystkich tak zwanych, jak to się ładnie mówi, dyskursów modernistycznych z oświeceniem na czele, bo oświecenie to jest ten główny nurt modernistycznej myśli, że właściwie każdy ma po trochu racji. To jest takie myślenie właśnie jeszcze z czasów Leibnica, takie przedoświeceniowe, bo Leibniz był człowiekiem trochę oświecenia, trochę jeszcze baroku i też właśnie takie typowe dla tego myślenia, że każdy ma trochę racji, bo każdy patrzy na inny wycinek przestrzeni. A to powoduje, że na przykład ludzie przyznający się do ideałów oświeceniowych, czy to ci bardziej liberalni, czy to ci bardziej socjaldemokratyczni, nie mogą właściwie niczego już oceniać. Coraz więcej jest tematów tabu, bo nie możemy na przykład oceniać pozycji kobiety w islamie na przykład. Czy to jest dobrze, czy to jest niedobrze, czy one są tam dobrze traktowane, czy nie. Dlatego, że mówi się nam, że nie można oceniać obcej kultury.
zamyka się znowu świat w ramach takich kultur, których nie można oceniać, czy jest się na zewnątrz tej kultury. I to jest rzeczywiście bardzo niepokojący sygnał postmodernistyczny. Ale jeżeli chodzi o ten tradycyjny wymiar religijny, to ja byłbym optymistą. Dlatego, że jak powiedział Auguste Comte już na początku XIX wieku, tak na serio to już nikt nie wierzy, a to był początek XIX wieku, tak na serio już nikt nie wierzy, że wyjaśnienie teologiczne cokolwiek wyjaśni. Więc byłbym tutaj optymistą, może z tym postmodernizmem. No nie tylko tutaj. Optymizm Piotra jest niejako legendarny w naszym środowisku i bardzo pozytywny, bardzo twórczy. Radku, proszę Cię, ty z kolei czasem bywasz pesymistą, to od razu Państwu powiem, więc mamy tutaj drugi głos. Bo to jest tak jak z tą szklanką napełnioną do połowy. Optymista widzi tą część, gdzie jest woda, pesymista widzi to, co jest puste. Ale chciałbym wody, Piotrze. Na propos. Ja chciałbym... Moja jest prawie cała pusta, jestem optymistą. To wszystko pojęcia. Chciałbym, odpowiadając na pytanie Jacka, przypomnieć taką mocno zapomnianą osobowość z polskiej historii, Tadeusza Kotarbińskiego. Niby pomnikowa postać, według mnie chyba największy polski myśliciel XX wieku. Dlaczego tak o tym mówię? Są trzy elementy, które są kompletnie zapomniane i są nieobecne w polskim dyskursie dzisiaj i poprzednim. Po pierwsze to jest pojęcie etyki niezależnej. Etyki niezależnej od przekonań religijnych. Taka etyka istnieje, istniała i będzie istnieć. Druga rzecz w tej całej konstrukcji, którą stworzył Tadeusz Kotarbiński, to jest realizm praktyczny. To jest to, o czym mówiłem też poprzednio. Demitologizacja spojrzenia na świat. Musimy patrzeć właśnie racjonalnie i realnie. I trzecią, według mnie, bodajże czy nie najważniejszą rzeczą w tej całej konstrukcji myśli Tadeusza Kotarbińskiego, to jest opiekun spolegliwy. Kim jest opiekun spolegliwy? No nie będę robił tu wykładu, bo to zresztą trudno jest o tym mówić. To jest ktoś, to jest człowiek, który patrzy realnie na świat, ale drugi człowiek może na niego w każdej sytuacji liczyć. Dlatego właśnie na niego można liczyć, że jest to realista, że to jest racjonalista. I przygotowując się w jakimś sensie do tego wystąpienia, przypomniałem sobie taką książeczkę, Żyć zacnie. To jest właśnie malutka książeczka Tadeusza Kotarbińskiego i wydana chyba jeszcze w końcu lat 60., gdzie Tadeusz Kotarbiński zastanawia się nad szczęściem i nieszczęściem. Nie dam odpowiedzi i nie powiem, za czym się zgadzam. Powiem tylko tyle, że co jest lepsze? Czy tworzyć coraz większą ilość ludzi szczęśliwych, czy zapobiegać rozprzestrzenianiu się nieszczęścia? Nie odpowiem na to pytanie. Może Państwo sobie odpowiedzą. Może pytania pójdą w tym kierunku. Nie wiem. A co do przyszłości racjonalizmu, tak, jestem pesymistą. A dlaczego? W ciągu ostatnich 30-40 lat na świecie, ja nie mówię tylko o Polsce, zaobserwowano wzrost fundamentalizmu przede wszystkim religijnego, który się wiąże z fanatycznym myśleniem, z myśleniem a priorycznym. I to dotyczy nie tylko chrześcijaństwa czy islamu. Ten trend jest ogólnoświatowy i uważam, że on jest bardzo niebezpieczny. My z Jackiem mamy taką serię spotkań i rozmów o nowym średniowieczu. To nowe średniowiecze jest niedaleko, ponieważ, żeby nie przedłużać, a ten wątek jakoś podsumować. Życie ludzkie jest jednostkowe i jest zamknięte. My tego czasami nie widzimy. Rzym też upadał 300 lat. Nikomu się
nikt tego nie widział, a upadek postępował. I nagle znaleźli się wszyscy w V czy VI wieku. Tyle. Proszę ciekawie teraz o zabranie głosu. To ja może powiem coś trochę innego, chociaż na ten sam temat. To znaczy tak, ja uważam, że racjonaliści zawsze istnieli i zawsze będą istnieć, ponieważ racjonalizm, tak jak mówiłam na początku, w moim odczuciu, w moim rozumieniu, to nie jest koniecznie nurt filozofii, znaczy jest to także nurt filozofii, czy nurt w nauce, ale jest to przede wszystkim pewna postawa. I jest to postawa, do której moim zdaniem zdolny jest każdy człowiek. Mieliśmy w związku z tym, owszem, racjonalistów wśród filozofów, wśród naukowców, wśród artystów, ale też mieliśmy racjonalistów z całą pewnością zawsze wśród piekarzy, szewców, rolników. I oni wprawdzie nie zostawili nam być może dzieł, ale z całą pewnością istniało bardzo wielu ludzi i istnieje bardzo wielu ludzi, którzy reprezentują postawę racjonalną wobec rzeczywistości. Ludzi, którzy po prostu są na tyle ciekawi, na tyle bezinteresowni, że potrafią po prostu zadawać pytania i zastanawiać się nad różnymi rzeczami, bez oczekiwania rezultatu tych pytań, bez od razu oczekiwania, bez zadawania pytań, znając odpowiedź, tak jak robią ludzie, którzy tylko próbują się upewnić w jakichś tam ideach, które już wyznają. Czyli ludzie, którzy prezentują taką postawę, o jakiej mówi się przy definicji filozofii, tej pierwszej filozofii, że jest to umiłowanie mądrości. Umiłowanie mądrości, które polega po prostu na bezinteresownej chęci poznania czegoś, dowiedzenia się czegoś. Ja uważam, że jest to postawa, którą mam nadzieję, że każdy człowiek w jakimś tam stopniu w sobie ma. Jedni może bardziej starają się tego rodzaju podejście do świata rozwijać u siebie, inni mniej. Ale z całą pewnością wszyscy są do tego zdolni. I moim zdaniem taka postawa daje bardzo dużo. To znaczy daje możliwość pełniejszego życia tak naprawdę, dlatego że jesteśmy w stanie w każdej chwili odnaleźć coś ciekawego. W każdej chwili zastanawiamy się nad tym, co robimy. Odnajdujemy sposoby rozwiązania konfliktów, dlatego że nie skupiamy się na tym, że ktoś nas czymś uraził, tylko zastanawiamy się, dlaczego coś takiego się stało. Dlaczego ta osoba zachowuje się w sposób, który dla mnie jest taki, albo dlaczego ja odbieram daną rzecz tak emocjonalnie. Być może to we mnie są jakieś powody, że ja interpretuję coś emocjonalnie. I zastanawianie się w taki sposób sprawia, że podchodzimy z większym szacunkiem do innych ludzi i jesteśmy w stanie żyć w moim odczuciu bardzo szczęśliwie. I teraz tego rodzaju racjonalizm mam nadzieję, że zawsze będzie istniał. I oczywiście lepiej, jeśli można by spróbować stworzyć społeczeństwo oparte na tego rodzaju wartościach, które się wiążą z racjonalizmem. Właśnie na humanizmie, który w dużej mierze z takiego racjonalizmu wypływa. To jest jedno z naszych głównych dążeń, żeby takie wartości stały się wartościami ogólnie uznawanymi. I zapewne do tego jest daleka droga. Ja się nie będę wypowiadać, czy wizje przyszłości są optymistyczne czy pesymistyczne, ponieważ w tym akurat zakresie jestem agnostyczką. Natomiast chciałabym może przytoczyć jeszcze dwa przykłady wielkich racjonalistów, jeśli mogę jeszcze 3 minuty uszczknąć. Dla mnie jedną z ciekawszych postaci reprezentujących właśnie nurt racjonalistyczny jest Miguel de Cervantes Saavedra, autor Don Quixota, pisarz, który żyjąc wiele wieków temu, nie tylko że reprezentował właśnie światopogląd racjonalistyczny i humanistyczny, ale jeszcze miał bardzo duży talent literacki i wspaniałe poczucie humoru. A wspominam o tym dlatego, że ta książka Don Quixote z Manchy
jest w Polsce bardzo dziwnie po katolicku interpretowana. Przeważnie, przynajmniej ja pamiętam tak ze szkoły swojej, że mówiło się o jakimś szlachetnym szaleńcu, który no tak z tymi wiatrakami walczy, ale to jest takie w sumie pozytywne, tragiczne i pozytywne zarazem. I dopiero kiedy miałam okazję przeczytać tę książkę w oryginale, wiele lat później, dotarło do mnie, że ta książka nie ma kompletnie nic wspólnego z tym. Że jest to właśnie fantastyczna, racjonalistyczna książka, której głównym celem było pokazanie, co się dzieje z ludźmi, którzy od dziecka albo od młodości zindoktrynowani są jakimiś dziwacznymi ideami, kompletnie nieprzystającymi do rzeczywistości i tak bardzo zdołają uwierzyć w prawdziwość, w wagę tych idei, że zaczynają im one przesłaniać wszystko to, co znajduje się wokół nich. I o tym jest ta książka. Ta książka mówi o szlachcicu, który naczytał się romansów rycerskich, a romanse rycerskie w czasach Cervantesa to było coś strasznego. To było jedna z rzeczy dziesiątkujących intelektualnie społeczeństwo hiszpańskie, nie tylko hiszpańskie, w innych krajach Europy było podobnie. To była taka literatura fantazy, opowiadająca o rycerzach, którzy mają niesamowite moce, spotykają ciągle jakichś czarodziei, umierają po 15 razy, ale znajdują eliksiry, żeby tam się ożywić z powrotem i tak dalej. To było połączone z religią jeszcze katolicką, bo tam ostatecznie te eliksiry to albo Bóg robił, albo szatan robił i to takie było wszystko pomieszane. I ludzie się w tym zaczytywali, a to było w czasach, kiedy na nowo w Europie zaczęła się pojawiać właśnie myśl racjonalna i zaczęła się pojawiać powoli raczkująca znowuż nauka i to, że właśnie intelektualiści woleli zaczytywać się w tego rodzaju książkach i co więcej, wielu z nich uważało, że życie poza tego rodzaju eskapistyczną literaturą właściwie nie ma sensu i rozglądanie się, co jest wokół nas, jest po prostu nieciekawe. Stanowili bardzo duży odsetek, zwłaszcza szlachty hiszpańskiej. Także mamy w tej książce przykład Don Quixota, który właśnie zaczytuje się w romansach rycerskich i jak to jest ładnie opisane, od zbyt wielu lektur i od zbyt małej ilości snu mózg mu wysechł i postanowił właśnie stać się naprawdę taką postacią z książek, w których się zaczytywał. Tak? I mamy później opisane jego próby właśnie wykreowania wokół siebie tego świata fantazji, świata dziwacznych idei i mamy pokazane, jak daleko taki człowiek jest w stanie się posunąć w udowadnianiu sobie, że to, co widzi i słyszy, nie jest tym, co on widzi i słyszy, tylko jest czymś, co musi pasować do jego idei, tych, które ma w głowie. Ja uważam, że jest to najwspanialsza satyra na ludzką głupotę i właśnie w sumie najwspanialsza satyra na ideologie, które potrafią zawładnąć umysłem do tego stopnia, że czynią z człowieka niewolnika. I polecam wszystkim lekturę tej książki w całości, nie we fragmentach takich, jakie się serwuje w szkole, ponieważ jest to jeden z najwspanialszych przykładów racjonalizmu i jest to wspaniała książka, wspaniałe dzieło sztuki. Nie wszystkie niestety żarty udaje się oddać w polskim tłumaczeniu, ale i tak myślę, że jest to też świetna zabawa. I to jest przykład racjonalisty z przeszłości. Myślę, że było bardzo wielu takich racjonalistów. No ja natomiast, jako że Piotr się bardzo ładnie odniósł do przeszłości, no chciałem się odnieść do przyszłości. Otóż no, pojawił się wątek optymizmu i pesymizmu. Optymizm w postawie racjonalnej jest dosyć istotny, gdyż chodzi w niej o pewne przedstawienie się, żeby właśnie nie być Don Quixotem, ale starać się być osobą, która rzeczywiście widzi pola, widzi wiatraki i starać się sobie pomyśleć, że na przykład wiatrak jest jednak fajniejszy od olbrzyma, że wiatrak to jest bardziej złożona konstrukcja wyrastająca z piękniejszej historii, niż ta, z której wyrasta olbrzym, wymyślony przez kogoś, po prostu powiększony człowiek, który jest brutalny, tam bije góry maczugami i tak dalej. No, my do dzisiaj żyjemy w takich czasach, że wielu z nas, i to niekoniecznie jeśli chodzi nawet o religię,
no, lubi po prostu przedkładać ponad rzeczywistością rzeczy eskapistyczne, prawda? Na przykład modna jest literatura fantasy, tak? Która przenosi młodych czytelników, ale niekoniecznie młodych, w świat feudalnej magii, tak? No, ja na przykład lubię Tolkiena, to jest twórca chyba tego nurtu, czy jeden z głównych współtwórców, ale no nie wolno z tym przesadzać, tak? Bo po prostu jest to jednak ucieczka przed czymś, co jest dużo piękniejsze, czyli ucieczka przed rzeczywistością. Przed rzeczywistością, która jest bardzo trudna, bo no, pełna jest też tragedii, pełna jest śmierci, pełna jest bólu, ale jest też pełna szczęścia i pełna życia. I ona w ogóle jest jedynym miejscem, gdzie to życie rzeczywiście zachodzi, gdzie to życie może odkrywać inne rzeczy, może się rozwijać dalej. I żeby po prostu przestawić się z baśni, z Don Quixota na rzeczywistość, no potrzeba pewnej dozy optymizmu. Ja na przykład bardzo lubię Richarda Dawkinsa, który nie tylko jest wybitnym biologiem, który jakby skodyfikował darwinizm redukcjonistyczny, polegający na tym, że jesteśmy tylko maszynami do przetrwania genów, tak? To jest główna teza Dawkinsa, najważniejsza, najbardziej odkrywcza, jak on powiedział. To jest jeszcze dużo ciekawsze niż w Ugurujonie, chociaż to jest świetna książka ateistyczna dla ateistów, to jest jeszcze lepsze. Ale chodzi o to, że z tej prostoty u Dawkinsa nie wyrasta wcale jakiś koszmarny, tragiczny pejzaż, że wszyscy jesteśmy jakimiś przypadkowymi maszynami. Nie, to po prostu pokazuje, że jesteśmy wszyscy rzeczywistą częścią tej rzeczywistości, że wszystkie zwierzęta i rośliny i bakterie to są nasi krewni, tylko bardzo dalecy, że materia nieożywiona, że cały wszechświat rzeczywiście to jest coś, z czego my się składamy, tak? Że jesteśmy dziećmi umarłej gwiazdy, prawda? Bo gdyby jakaś supernowa nie wybuchła kiedyś, to by nie było w nas pierwiastków, które nam są potrzebne do życia, czyli wszystkich cięższych od tych kilku najlżejszych typu wodór, tlen i tak dalej. No więc to wszystko są piękne rzeczy, dużo bardziej złożone od właśnie o smokach bawelskich czy jakichś olbrzymach, ale wielu ludzi się po prostu nie chce cieszyć tym, tak? Chociaż to wcale też nie jest takie trudne, bo się tak mówi, że dzisiaj ta nauka, ta jakby wiedza o rzeczywistości jest tak trudna, tak złożona, tak tego dużo, że w ogóle się tego nie da jakby ogarnąć myślami, nie da się przedstawić, więc ludzie muszą być eskapistyczni. No tymczasem na przykład Dawkins zauważa, że lekcje biologii są zupełnie postawione na głowie, że my powinniśmy uczyć nasze dzieci w przedszkolach nie religii, jak to się skandalicznie czasami w naszym kraju odbywa, bo niezależnie od tego, co Państwo nawet myślą, bo ja tutaj nie chcę odbierać nikomu prawa do wierzenia również, tak? Ale jakby wtłaczanie tego młodego mózgu w jakieś dogmaty no w tak młodym wieku jest szkodliwe dla wszystkiego, nawet dla jakiejś wrażliwości opartej o te mity, które się wdroży takiemu młodemu człowiekowi. Natomiast wbrew pozorom, paradoksalnie już w przedszkolu można uczyć teorii ewolucji. Można przekazać ideę, że życie rzeczywiście ewoluowało, że jest ze sobą spokrewnione i wtedy cała reszta edukacji leci jak z górki, już dziecko wie w ogóle, co się z nim dzieje, jak staje się młodzieżą, że tak powiem. Bo dzisiaj na przykład biologii się uczy w taki sposób, że często w ogóle o ewolucji się nie mówi, bo to jest temat trochę taki no, niezręczny, niewygodny. U nas nie ma za bardzo kreacjonizmu, bo niby w katolicyzmie nie ma kreacjonizmu, ale jednak tak trochę takich, no jednak nie warto tak mocno stawiać na tą ewolucję, uważa wielu katolików. Ja miałem na przykład wspaniałą nauczycielkę od biologii, która była bardzo katolicka. Świetnie uczyła, ale właśnie ewolucji nie chciała uczyć. Znaczy uczyła, ale mówiła, nie no, to jest tylko taki model, on ułatwia zajęcia, ale nie przejmujcie się tym. No jednak coś to było na rzeczy. No więc właśnie ten optymizm, który przestawi nas z tych olbrzymów na prawdziwe wiatraki, może to zabrzmi paradoksalnie, ale właśnie tak, jest moim zdaniem kluczem do bardzo wielu pozytywnych rzeczy. Bo pomyślmy sobie, jak zupełnie inaczej by wyglądało nasze społeczeństwo, gdyby racjonalizm był tak naprawdę w modzie. To znaczy, gdyby ludzie na przykład sobie myśleli, no martwi nas to, że jesteśmy śmiertelni, martwi nas to, że nasi bliscy umierają, że nie żyjemy tyle, ile byśmy chcieli żyć, tak? No i wtedy, zamiast żeby na przykład się łudzić różnymi eskapistycznymi religiami, różnymi koncepcjami nieśmiertelności, które często skracają nam życie, prawda? Bo czasem, żeby osiągnąć nieśmiertelność, trzeba zostać męczennikiem albo się umartwiać, co też szkodzi zdrowiu. Żeby ci ludzie na przykład pomyśleli, no to zostanę lekarzem, prawda? No to zostanę lekarzem naukowcem. Mało jest lekarzy naukowców, prawda? Ja myślę, że gdyby ludzie tak myśleli, już teraz byśmy żyli po 200 lat, a więc to, tak, jak ktoś ma szczęście. Więc to jest prawdziwa droga do tego, żeby realizować nasze marzenia, bo w sumie to, że chcemy żyć dłużej, to jest jak najbardziej
porządku, tak? No lubimy żyć, to jest fajne, dlaczego ma się to skończyć, a zwłaszcza dlaczego mamy tracić naszych bliskich, prawda? To jest przykre. Więc ogólnie my jako ludzkość, jako dzieci gwiazd, tak można powiedzieć, przypadkowe i nieprzypadkowe w jakimś sensie, bo ewolucja to nie jest proces przypadkowy, jesteśmy też z jakimś stopniu wszechświatem, tudzież naturą, która stała się na tyle świadoma w toku ewolucji, że patrzy sama na siebie, prawda? Że jest w stanie zastanowić się nad własnym rozwojem, odtworzyć swoją historię i zmieniać tą swoją historię. No więc optymizm racjonalistyczny i przyszłość racjonalizmu mówi, zmieniajmy to. Są wśród nas śmiali naukowcy, mamy na przykład jednego arabistę kosmonautę, wyobraźcie sobie, który jest zwolennikiem transhumanizmu, czyli po prostu no, bada koncepcje, na razie raczkujące, że można naszą świadomość, która jest fizyczna naszym zdaniem, przenieść po prostu na jakiś inny nośnik, prawda? To też wtedy, jak ktoś chce żyć długo, no to jakby żył jako twardy dysk w jakimś robocie. No ale śmiejemy się, ale jak ktoś naprawdę tego chce, no to jest pewna droga. Ja nie mówię, że to stanie się za 2 lata, ale przy odpowiednich trudach, badaniach, staraniach, no to może się okazać możliwe za jakiś czas. Przypomnijmy sobie na przykład, jak było z wyprawą na Księżyc, prawda? Przecież to było niesamowite, jak szybko udało się Amerykanom wylądować na Srebrnym Grobie, tak? Czyli to pokazuje, jak wielkie są ludzkie możliwości. Niestety ten amerykański racjonalizm, bo to był po części racjonalizm, ale po części to nie był racjonalizm, bo to też była propaganda, prawda? To było rywalizowanie w ramach zimnej wojny, tak? I teraz, kiedy jakby nie ma przeciwwagi dla Stanów Zjednoczonych, to różne projekty naukowe, takie ogromne, z prawdziwego zdarzenia, są niestety zawieszone. I pytanie, czemu tak jest? Czemu my potrzebujemy jakiegoś zagrożenia, jakiegoś sputnika, który nam lata nad głową, jak Amerykanom latał, żeby się przerazić i starać się z kimś ścigać, tak? I dopiero wtedy jesteśmy w stanie polecieć w kosmos, osiąść na Srebrnym Globie i tak dalej, i tak dalej. Także racjonalizm pozwalałby to robić pokojowo. Także tak widzę przyszłość racjonalizmu jako pokojową współpracę jak największej ilości ludzi na uczciwych zasadach, które są dostosowane po prostu do tego, kim, czym jest człowiek. Czyli to po prostu umiejętności dialogu, rozmowy, rozmyślania, rozważania, nieważne od koloru skóry, nieważne od pochodzenia. Po części to jest realizowane, prawda? Bo przecież naukowcy wywodzą się z różnych krajów. Mamy naukowców z Pakistanu, mamy naukowców z Afryki, mamy naukowców z Chin, z Japonii oczywiście, z Europy, tak? Czyli to po części się dzieje, tylko takich ludzi jest za mało i to nie powinni być tylko naukowcy. Dobrze. A teraz przejdę do następnego pytania i tutaj właśnie, tak jak ci mówiłem, Kaju, ostatnie moje pytanie, zanim oddamy głos publiczności, dlatego proszę was o krótkie odpowiedzi, jest właśnie o osoby szczególnie ważne dla racjonalizmu, ale również dla wolności słowa, bo dzisiaj jesteśmy tutaj też z uwagi na wolność słowa, a ten dialog, o którym mówię, racjonalistyczny dialog, jest absolutnie niemożliwy bez wolności słowa, prawda? Bo brak wolności słowa, no to jest po prostu stawianie dogmatów przeciwko słowom i jeśli one są za mocno poparte prawem, no to w tym momencie dialog staje się szczerbaty, aż w końcu staje się jedną wielką czarną dziurą. A jak wiemy, w czarną dziurę całe światło wpada, więc niewiele z tego wyleci twórczego. Więc oddaję ci jeszcze raz głos, Kaju, przedstaw nam swojego drugiego bohatera. Tak, mój drugi bohater rzeczywiście może nawet bardziej pasuje do tego pytania w takim razie. Dlatego, że dla mnie taką postacią bardzo ważną i to nie tylko obiektywnie, ale też bardzo subiektywnie, jest Richard Dawkins. Nie jest to może zaskakujące szczególnie, ale powiem dlaczego. Bo ja jestem z wykształcenia filolożką hiszpańską, co może już nie jest teraz takie zaskakujące. Natomiast o ile uważam, że racjonalistką byłam od dziecka, o tyle zawsze brakowało mi właśnie pewnych informacji, pewnych danych, które były niezbędne do skonstruowania sensownych odpowiedzi na pytania, które stawiałam. I przez wiele lat swojego i dzieciństwa, i później tej najwcześniejszej młodości miałam właśnie ten problem, że chociaż wydawało mi się, że potrafię stawiać pytania, to one ciągle pozostawały bez odpowiedzi i nie mogłam się ze swojego otoczenia dowiedzieć nawet
nawet trochę, jakiego rodzaju odpowiedzi, jakiego rodzaju odpowiedzi ja szukam. I związało się to z tym, że miałam chyba wyjątkowego pecha, jeśli chodzi o szkoły, do których chodziłam, właśnie w przypadku przedmiotów ścisłych. I chociaż na przykład nigdy nie byłam osobą religijną i nigdy nie byłam w stanie od samego początku uwierzyć w żaden z dogmatów religijnych, to nie wiedziałam do końca, jakiego rodzaju filozofia, bo próbowałam się też zapoznawać z filozofią europejską, ale też no, jakoś trafiałam, co może nie dziwne, ciągle na filozofów, którzy gdzieś tam później się odwoływali do Boga, jak Kartezjusz czy inni, i ciągle czułam, że to nie jest jakby to, o co mi chodzi. I w końcu pewnego dnia, zupełnie przypadkiem, trafiłam właśnie na książkę Samolubny gen do Wilkinsa. I to była książka, która zmieniła moje życie. Dlatego, że była to pierwsza książka, którą ja przeczytałam, która przedstawiała pewną spójną wizję świata. Spójną, racjonalną, logiczną wizję opartą o badania naukowe i równocześnie wizję szalenie optymistyczną i afirmacyjną. I sam Dawkins jest osobą, która dużo dokonała dla nauki współczesnej, jeszcze więcej dokonała dla propagowania tejże nauki. Jest też osobą, która zwraca uwagę na to, że obok nauki bardzo ważna jest sztuka i że szczególnie ważne byłoby połączenie tych dwóch metod poznawania świata dla rozwoju naszych społeczeństw. I jest to też idea szczególnie mi bliska. Ale właśnie, mówię, ten powód taki bardzo subiektywny, to, że ktoś nie tylko jest naukowcem, ale potrafi po prostu spojrzeć na świat wokół siebie z tą całą wiedzą zgromadzoną, wyciągając z niej wnioski, że potrafi rzeczywiście popatrzeć na przykład, nie wiem, na stół i zastanowić się, co to jest ten stół i zorientować się, że właśnie ta zgromadzona wiedza naukowa daje mu bardzo, bardzo ciekawe, skomplikowane odpowiedzi na takie pytanie. I oczywiście ja nie wiem, czy Dawkins wszystko wie i czy na takie każde pytanie byłby w stanie odpowiedzieć, ale on mi pokazał tego rodzaju metodę, tego rodzaju właśnie sposób mówienia o świecie, który mnie się okazał szczególnie bliski i który mi pokazał, że w ogóle ciekawi mnie nauka, o czym nie wiedziałam przez dwadzieścia kilka pierwszych lat mojego życia. Także dla mnie osobiście jest to bardzo ważna postać. Od strony właśnie propagowania nauki, wydaje mi się, że tego bardzo brakuje. Dlatego, że nauka jest dzisiaj bardzo rozwinięta, ale ludzie nie mają do tego dostępu. Ludzie korzystają z przedmiotów, które wytwarza współczesna technologia, ale w ogóle nie wiedzą, jak te przedmioty działają. Ja zrobiłam kiedyś taki eksperyment i zaczęłam pytać znajomych, czy wiedzą, jak działa telefon. W sensie, co to jest telefon, na czym on się opiera. I nikt nie był w stanie mi na to pytanie odpowiedzieć. Już nie będę mówić o bardziej skomplikowanych urządzeniach. Więc to jest jedna rzecz. I ten, wydaje mi się, że ten rozdźwięk, który się tworzy pomiędzy z jednej strony bardzo rozwiniętą nauką, a z drugiej kompletnym brakiem naszej świadomości, co to właściwie jest, i co więcej, jeszcze jeśli to się wiąże z tym, że ludzie żyją w świecie urojeń, tak jak Don Quixote, ponieważ tak naprawdę to jeszcze im się ciągle kołacze w mózgu opowieść o Adamie i Ewie i tak naprawdę nie są w stanie zdecydować, czy w ogóle to ten Adam i Ewa byli, czy może jednak ta ewolucja, więc już o tym, jak działa telefon, to w ogóle się nie zastanawiają, tak? Bo to już jest zbyt wysoki poziom. No to jak się ma rozwijać ludzkie społeczeństwo w jakiś taki harmonijny sposób, jeśli mamy taki aż rozdźwięk pomiędzy elementami wiedzy? Bo ja widzę bardzo duży problem w tym, że nauka w szkołach, chociaż jest i chociaż w polskich szkołach chyba jest jeszcze całkiem dużo informacji, jest przekazywana w taki sposób, jakby nie miała ona żadnego przełożenia na rzeczywistość.
Żadnego. Że jakaś taka właśnie teoretyczna rzecz, której się gdzieś tam trzeba nauczyć, tak jak się uczy, nie wiem, jakichś dat na historii, po prostu coś, przedmiot do zaliczenia, na który uczniowie nie zwracają uwagi, nie uczy się tego jak filozofii, a nauka według mnie jest filozofią, jest współczesną filozofią, zresztą takie były początki filozofii, pierwsi filozofowie, czy to w starożytnej Grecji, czy w starożytnej Persji, czy w starożytnych Indiach, czy Chinach, to wszystko byli filozofowie przyrody. To byli ludzie, którzy próbowali stosować metodę naukową i rozumowanie logiczne i podchodzili ze sceptycyzmem do tego, co udawało im się znaleźć, do tego, co udawało im się odkryć i próbowali zadawać pytania i szukać odpowiedzi. I moim zdaniem dzisiaj taką funkcję w większości spełniają naukowcy. Chociaż dobrze by było, żeby właśnie i filozofowie z tego nurtu humanistycznego i naukowcy z dziedzin humanistycznych i artyści mogli czerpać z tej samej puli wiedzy. I im bardziej będziemy w stanie wyrównać te różnice, właśnie tak jak robi to Richard Dawkins, właśnie dzięki jego pracy uważam, że wielu ludzi miało na pewno szansę, tak jak ja, zrozumieć, że rzeczy są ze sobą dużo bardziej powiązane i znaleźć się jakoś lepiej w tym otaczającym świecie. Ja powiem krótko. Osoba, która ma jakieś znaczenie dla mnie, to nie jest osoba powszechnie znana. To jest pan doktor habilitowany Leonard Pełka, religioznawca. Dlaczego? Zajmuje się on od kilkudziesięciu lat diabła. Ma w swoim mieszkaniu wizerunki, postumenciki, rzeźby ponad 300 diabłów. Dlaczego o tym mówię? Bo w Polsce jest to ewenement. A nam w Polsce, mi się wydaje, potrzeba ewenementów. My jesteśmy zbyt jednorodni. Ponieważ Kaja zaczęła tu mówić o takim swoim osobistym doświadczeniu, ja powiem może też troszeczkę. Dlaczego stałem się racjonalistą? Bo racjonalista w naszym społeczeństwie zadaje niewygodne pytania i jest, można powiedzieć, takim ostańcem przeciwko wszystkim. Było to w liceum, kiedy chodziłem, było bardzo dawno, jeszcze w 60-tych latach. Wtedy nauczano ewolucji. Nie bano się nauczać ewolucji. Ale to nie o ewolucji, nie o biologii chciałem mówić, ja chcę mówić o języku polskim. To dokładnie pamiętam, było wypracowanie o Macbecie. Wszyscy napisali potępienie Macbeta, bo tego sobie życzyła pani. Ja napisałem pochwałę Macbeta, pamiętam chyba na 8 stron. I co pamiętam, pani profesor mi powiedziała, jest bardzo dobrze napisane wypracowanie, ale masz dwójkę, bo chwalisz. No i ja sobie zacząłem zadawać pytania i to pytanie całe życie sobie zadaję już, no powiedzmy, kilkadziesiąt lat. No i może na tym skończę. Piotr? Aha, to teraz ja. Dobrze. Znaczy, tutaj były poruszone kilka spraw, które ja bym bardzo chętnie obszernie opowiedział, ale wiem, że nie wolno. Po pierwsze, oczywiście bardzo mi się podobało to powołanie się na Cervantesa. Też sobie bardzo cenię tę postać. Znaczy, oczywiście trzeba sobie powiedzieć, że racjonaliści zawsze istnieli i też uważam, że zawsze istnieć będą. Racjonalistą pewnego stopnia był Sokrates, niewygodne pytania właśnie a propos, albo Celsus, albo Pelagiusz, albo Lukian. Tych osób jest naprawdę dużo. Cyceron, później jak przechodzimy, według niektórych autorów, na przykład niektórzy heretycy chrześcijańscy też zbliżali się trochę do racjonalizmu, no bo to było po prostu zbyt głupie, tak? Ta oficjalna doktryna, żeby tutaj nie odstawać jakoś. Jeśli chodzi o moich osobistych bohaterów, to mam chyba trzech, myślę. Ja kiedyś moje poglądy takie sprzed kilku lat bym określił jako coś w rodzaju jednak konserwatyzmu, tylko że świeckiego. I pisałem moją pracę doktorską o ideach wolnościowych we Francji i w Wielkiej Brytanii, albo w Anglii, bo to zależy jakie czasy, w XVII-XVIII wieku.
I czytając wypowiedzi i książki trzech autorów, stwierdziłem, że po prostu ja się mylę, a oni mają rację. A propos mojej zdolności do przyznania komuś racji i naszej zdolności do przyznania komuś racji, stwierdziłem, że rację mają Bernard de Monteville, to jest chociaż francuskie nazwisko, o wiele za mało jak na swoją rangę znany filozof w Polsce. To jest Holender, francuskie nazwisko miał. Żył głównie w Londynie. I on na przykład stwierdził, co by było, gdyby wszyscy zaczęli się zachowywać cnotliwie. Społeczeństwo by się rozpadło na przykład. Bo nie byłoby prawników, nie byłoby prawa, nie było właściwie niczego. Więc to był pierwszy taki szok. Druga rzecz to było to był pierwszy myśliciel, który mnie tak właśnie zupełnie wytrącił z moich pierwszych poglądów. Później John Stuart Mill, który potrafił mi jednak udowodnić, chociaż starałem się wykazać jakąś niekonsekwencję sam na własny użytek w jego rozumowaniu, że nie można stworzyć systemu, dobrego systemu, który nie zakładałby, że poprzez ciągłą dyskusję dochodzimy do jakichś wniosków i tylko takie społeczeństwo, które nie ma cenzury, może w ogóle do czegoś dojść. Coś ciekawe, to myślenie Milla było także zrozumiałe dla wielu ludzi bardzo religijnych. Był na przykład wielokrotny, czterokrotny, ile pamiętam, XIX-wieczny, właśnie tak samo XIX-wieczny człowiek jak Mill, ale polityk brytyjski William Ewart Gladstone. On był bardzo radykalnym Kalwinem, ale jednocześnie zauważył, że jeżeli na przykład w sądach ateiści w wiktoriańskiej Anglii nie będą mogli odmówić powołania się na Boga, to zmuszamy ich do hipokryzji i wtrącamy, to zmuszani są ich do hipokryzji i wtłaczani do ludzi, do strefy ludzi aspołecznych. Czyli jest to bardzo niebezpieczne. Czyli racjonalizm właśnie milowski był zrozumiały nawet dla ludzi religijnych. Często potrafił on właśnie do nich trafić. I ja staram się właśnie, właśnie od tej strony podchodzić i udaje mi się siać wątpliwość na różnych prawicowych stronach, na przykład. Między innymi właśnie Mill jest takim moim patronem tej działalności. I kolejna osoba to Paul D'Holbach, ja bym powiedział. Baron D'Holbach, materialista francuski, pochodzenia częściowo niemieckiego, żyjący właściwie na marginesie społeczeństwa, ale był bogaty, więc i tak się do niego niektórzy garnęli. Dzięki niemu Diderot miał wsparcie i wielu innych myślicieli cennych też miał pewne wsparcie. David Hume też do nich przyjeżdżał. Był to taki azyl ateizmu w XVIII-wiecznej Francji, kiedy jeszcze ateizm był właściwie nacenzurowany. I on właśnie pokazał wyraźnie, że religia rodzi się ze strachu. I moim zdaniem, jakbym miał powiedzieć, największą moją nadzieję i największy mój strach na przyszłość, to największy mój strach to jest AIDS i Ebola. One rodzą strach. I wtedy ludzie odsuwają się od wolności, bo się boją i szukają narkotyków, tak, takich jak religia. Natomiast moją największą radością i nadzieją jest internet, ponieważ dopiero teraz widzimy przyspieszone zwiększanie szeregów ludzi sceptycznych religijnie lub wręcz ateistów. Dopiero po raz pierwszy w historii, więc pozwalam sobie być jednak umiarkowanym optymistą w tej sprawie. I jeszcze na koniec jest jeszcze jedna osoba, którą dosyć późno zacząłem doceniać. Michel de Montaigne, właśnie też XVI-wieczny myśliciel, też właśnie taki racjonalista sprzed czasu tego założenia tego racjonalizmu, jaki my znamy, który powiedział, że za żadną ideę nie warto, żadna idea nie jest tyle warta, żeby za nią umierać i żeby dać się za nią zabić. To też jest moim zdaniem bardzo cenna uwaga. A w postaci współczesnych to chyba Christopher Hitchens i Bill Maher. Głównie dlatego, może nie są to najbardziej głębocy, może Dawkins jest głębszym od nich myślicielem, ale przede wszystkim oni się nie boją religii. To jest dla mnie niesłychanie, że oni się naprawdę jej nie boją. Oni potrafili z niej, a Hitchens niestety potrafił w czasie przeszłym, nie? Ale Bill Maher, można zarzucać im pewne nieścisłości, ale oni rzeczywiście nie mają szacunku do religii i się jej nie boją i są w stanie prosto z mostu świadczyć, że coś jest bogus, jak mówią Amerykanie, czyli bez sensu. To chyba tyle. Dziękuję. Dziękuję, Piotrze. No, mnie zostało wymienienie osób, których nawet wszystkich nie potrafią wymienić z imienia i nazwiska,
Jedna z takich osób, Malai Yousafzai, została nagrodzona Nagrodą Nobla. Nasze stowarzyszenie starało się już w zeszłym roku zainicjować akcję, żeby Polacy wsparli jakby no, procedurę lobbowania za Noblem dla niej, która była tak dosyć ściśle określona i dosyć skomplikowana wbrew pozorom. Ku mojemu ogromnemu zmartwieniu okazaliśmy się narodem ksenofobów. Mało kto się tym zainteresował, że jakaś dziwna dziewczyna z Pakistanu, no kto to w ogóle jest, tak jakby to był człowiek drugiej kategorii. Także to takie myślenie kolonialne, rasistowskie, niestety w Polsce jest bardzo silne. Bardzo silna również wśród ateistów, wśród ludzi mających się za liberałów. Osoby niepochodzące z kręgu cywilizacji zachodniej są traktowane jako jakieś dziwadła. Tymczasem wspomniany Sanal no, dokonał dużo więcej niż większość znanych mi w Polsce antyklerykałów, bo ryzykował własnym życiem, nie mógł odwiedzić umierającej matki, którą bardzo kochał, która też była odważną ateistką i racjonalistką. No i ogólnie no, ta walka odbywająca się w dużo trudniejszych warunkach jednak, nawet niż te nasze, bardzo klerykalne w Polsce, no niestety nie jest doceniana. A wszędzie mamy racjonalistów, nawet w Afganistanie, nawet w Somalii, nawet no, wszędzie, we wszystkich państwach, nawet tam, gdzie się lata z uciętymi ludzkimi głowami na rzecz jakiejś straszliwej religii, ostatnio najczęściej islamu. Nawet tam są racjonaliści, nawet tam są dzielni ludzie, którzy jednak poświęcają swoje życie, bo i tak nie mają wyboru, i tak zginęli, ale może później, na rzecz racjonalizmu. No, historie niektóre są dramatyczne. Na przykład jeden młody chłopiec, Habibi, usiłował założyć i chyba w końcu założył tylko tak pół podziemne, może całkiem podziemne, Stowarzyszenie Byłych Muzułmanów. W chwili Stowarzyszenia Byłych Muzułmanów w Maroku. Maroko to jest dosyć takie liberalne państwo, jak na państwa muzułmańskie obecnie, a i tak kilka razy chciano go zabić. Kilka razy ledwo się uratował przed śmiercią. Tylko dlatego, że starał się założyć w swoim kraju filię Ogólnoświatowego Stowarzyszenia Byłych Muzułmanów, którego dwie części najsilniej są jakby aktywne w Londynie i w Paryżu. Ci ludzie zajmują się po prostu wyciąganiem ludzi, którzy chcą po prostu odejść od tej religii, żeby mogli od niej odejść, bo oczywiście wiele szkół szariatu uważa, że apostatę należy zabić. I to przez poderżnięcie gardła, i później obcinając głowę, jak wiemy, to jest często realizowane dzisiaj. Wystarczy przejrzeć sobie informacje każdego dnia. No więc tacy ludzie są niesamowicie odważni. To jeszcze dodam w woli sprawiedliwości, że nie zawsze to są ludzie niewierzący, czasem to są ludzie wierzący, tylko jakoś po swojemu, gdyż racjonalizm to nie jest coś, powiedzmy, jednotorowego, prawda? Każdy z nas jest trochę irracjonalny, każdy ma swoje płaszczyzny braku racjonalizmu. Ktoś, kto by powiedział, że jest całkowicie racjonalny, no byłby strasznie zrozumiały, tak? Bo to jest praktycznie pewnego rodzaju ideał nie do osiągnięcia. Także może być osoba religijna, która jest pod wieloma względami dużo bardziej racjonalna niż ja. Tak? Tylko akurat w tym względzie tej mitologii religijnej być może ja jestem bardziej racjonalny. Dlatego też no podejmując ten nasz dialog, no ja przynajmniej zdaję sobie z tego sprawę. Natomiast ogromnie podziwiam właśnie tych wszystkich ludzi w państwach tak zwanego, w cudzysłowie, bo to jest obraźliwa nazwa i w ogóle o cokolwiek, o coś innego w niej chodziło początkowo. To Nelu wypadałoby zapytać, jak wyżył. W tych zwanych państwach trzeciego świata, gdzie czasem ten klimat konserwatywnej religijności, obyczajowości jest straszliwy. Tam być ateistą, tam być racjonalistą, tam walczyć o człowieczeństwo. Tam, gdzie po prostu się pali szkoły, że szkoły już są problemy, nieważne jakie, no to tam to jest dopiero coś niesamowitego. I strasznie dla mnie jest przerażające to, że my tym ludziom nie pomagamy, że ci ludzie nas tak mało obchodzą, że nie zrobimy na przykład dla nich składki, nie wiem, po złotówce każdy, kto się przejął ich historią. To w tych niektórych biednych krajach też dla nich by była ogromna pomoc. Żeby na przykład ta szkoła palona, załóżmy, co parę miesięcy mogła się chociaż raz odbudować łatwiej, tak? Więc to są dla mnie tacy cisi bohaterowie, których wielu nie potrafią wymienić z imienia i nazwiska, o których historiach się często dowiadujemy już post factum, czyli kiedy na przykład są wtrąceni do więzienia albo czekają na śmierć za ateizm w różnych państwach, bo po prostu jest 13 państw na świecie, gdzie się po prostu zabija za ateizm, świetne prawo. Ja Wam bardzo dziękuję, że zechcieliście przyjechać i zechcieliście być naszymi gośćmi. I mam taką propozycję, żeby może kontynuować to w przyszłości. My
podjęliśmy starania o to, żeby no, teatr uratować i żeby formułę interdyscyplinarną uratować, a może nawet ją umocnić. No i ja bym widziała to tak, że co czas jakiś, to do ciebie Piotrze kieruję, bo tu jesteś ten, Poznaniak, jesteś lokales, to żeby ewentualnie wasze dyskusje czy jakieś spotkania odbywały się także u nas.